Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam was serdecznie na moim kanale. Co ty robisz? Co ty robisz? No chciałem zobaczyć, jak to jest. Jak ci się podoba? Zajebiście. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną Super Sini. Cześć! Dzisiaj zagramy w nową i jeszcze ciepłą grę A Way Out, która wyszła niecałe 2 dni temu. Jest to gra tylko i wyłącznie kooperacyjna, dlatego wziąłem urlop. Przyjechałem 500 km tylko po to, bo Farel zadzwonił. Tak jest. Wpadaj, nagrywamy grę. Nie ma możliwości zagrania w tę grę osobno, dlatego Super Sim musiał się do nas potwatygować, dlatego zostawcie od razu łapeczkę w górę. Moi drodzy, najbardziej w tej grze podoba mi się to, że wystarczy, że jedna osoba wykupi dostęp do tej gry i może zaprosić za darmo swojego kolegę do rozgrywki. To jest mega plusem w tej grze. Po drugie, w grze wcielamy się w rolę skazańców, którzy wylądowali w więzieniu, tak? Na razie tylko tyle jesteśmy o tym wiemy. Jesteśmy w więzieniu i wiemy po tytule samej gry, że musimy z niego uciec. Dlatego serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Ja jestem Vincent Moretti, wiek 43 lata. Siedzisz za oszustwo, malwersację i morderstwo. Wyrok skazany na 14 lat. No to nie złamam kartotekę. Pochodzenie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Finansów i poślubieniu szkolnej sympatii, Vincent rozpoczyna pracę w bankowości. Pokusa łatwego zarobku zniszczyła mu życie, kiedy dał się wciągnąć w świat zorganizowanej przestępczości. No ładnie, się zapowiada. No ładnie, już będzie wesoło. A ja będę Leo Caruso, wiek 36 lat, bo ja jestem młodszy, to będę młodszy. Tak jest, nawet pasuje, nie? No, dokładnie. Przestępstwo, napast z bronią w ręku, napaść i rabunek. O, to gołąbkiem on nie był. Odsiedział już 5 roku z 8 lat, pewny siebie porywczy i żartowniś. O, czyli tak jak ty? To ja. Zgadza się wszystko. Pochodzenie. Leo wychował się w sierocińcu i wcześniej wszedł w konflikt z prawem, kiedy postanowił ukraść słynny diament. Diamenty kradły. W Minecrafcie, diamenty. Diamenty. Sprawy potoczyły się zupełnie inaczej, nie tak jak miały. Teraz Leo musi uciec z więzienia, wszystko naprawić dla siebie, syna, żony i samego siebie. Głęboka historia. Głęboka historia. Jakąś tam już fabułę znamy. To co? Zaczynamy. Gotów. Gotów. Hazelight Studio przedstawia Pearson Area. Twórca gry Joseph Fares. Ty, to taki ten szkolny autobus, tylko taka już niewesoła ta wycieczka. No dokładnie. Nie śpiewają sobie w tym autobusie. Na kolonie nie jadą, nie? Ale więzienie. Ty, to takie lata... Kurde, 50, 40 coś. Emil Kaleson. Główny animator, to niezły Emil. Panie Kaleson. Panie Kaleson. Ty, ale klimacik jest już. Jest, jest. No tak jak mówisz, 50 lata to takie autobusy. Autobusy dzisiaj jeżdżą, tylko chodzi, wiesz, widać po tych ubraniach tych strażników. O, jaka koszula rozpięta. To chyba ja jestem, co nie? To ty, no. Vincent? Vincent. Vincent Vega z Pulp Fiction. Nie, tamten miał długie włosy. A no tak. Ale też był kozakiem, więc dobrze. 16:35 autobus. Zapamiętaj, może się do czegoś przyda. To mój pin do karty. Pin do konta bankowego. Tak. Dobra. Lecimy. Fajna wieżyczka. Oglądaj teren, żebyśmy wiedzieli, którędy mamy uciec. To coś mi się wydaje, że ta gra bazuje na fabule z Prison Break'a, co nie? Że coś tak czuję, że cały pomysł właśnie był wzięty z serialu, nie? Jestem ciekaw, czy będzie Teddy Bear. Czy będzie Teddy? No, Teddy był najlepszy. Okej. Okay. To widzę, że ja. Dobra. Ja jestem w autobusie. Tak, mamy widzę split screena, co tu się dzieje. Dobra. Ja będę wchodził do pierdla teraz, a ty będziesz... Ty jesteś już na dziedzińcu. Tak, o, coś tu mogę zrobić. Patrzeć przez siatkę. Ty, jak będziesz szedł, będę widział. No idę. Zobacz. Czekaj, idzie łysy. Ostatni jesteś. Idzie niebieskie koszulki. Wleczesz się. Dobra, o, widzę cię. Ja jesteś oparty o siatkę. No a jak? Jesteś. Siema, Leo. Siema, siema. Jeszcze się nie znamy, ty. Jeszcze się nie znamy. Okej. Okay. Tutaj co mamy? Jakimś gościem do pogadania. Ja się nie będę patrzył cały dzień, ty. No tak, tak. No.
Nic. Nothing. Then walk away. Sure. Okej, okay, pogadałem. Lecę dalej. O, tu się piorą. U ciebie się piorą. Widzę, u ciebie ważniejsza jest akcja, bo się kadr zwężył. Tak. Dobra. O, pobiegli. Jakiś panikuje. Dobra, mięczaku, spokój się. Naparzają się, mój tylko spojrzał. Co wiesz o tym miejscu? Really? You serious? Worst mistake of my life getting my ass chucked in here. The worst mistake. Shit, dude. That fight out there? Okay, teraz ty pogadaj. No, ja będę szedł dalej. Pruli się, pruli. Prison life, man. Więzień. People fight in here every damn day. Aha, taki też świeżak chyba, co? No nie, panikasz jakiś, nie? Pogódź się z tym. Tu biją. Dobrą klemę masz. Dokładnie powiem, tak jak moja. Identyko. Identyko. Tylko tych pace'ów nie mam, nie? No, katletów nie masz, okej. Okay. Mnie zawijają stary na kojo. Na prycze. Ciebie to jeszcze muszą wpisać. Dobra, w księgi. Idziemy na cele. Aha, jeszcze tego. Myślałem, że to już do celi wchodzę, dobra. Takie masz punkty, takie... Podpisz się, dobra. No, takie masz te kropki żółte, znaczy coś możesz interakcję z tym przeprowadzić. Tak, 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 wiem. Już to jest... Prawdziwie. No, jedyne co się cieszy w więzieniu. No dobra. Dlaczego? No zapytaj się. Właśnie. Co się stało? No tak. No to kurde, stary. O, przesrany. Dokładnie. Dobre teksty są tutaj. Ja widzę, ja się tutaj nie pierdzielę w tańcu z nimi. Krótka piłka, no ile już garujesz? Pół roku, tak? Pół roku mój garuje, o. O, to masz staż. Dawaj, wpuszczaj. Dobra, aha, ten mnie odpycha. Ja muszę iść w innym kierunku, na blok B. Ja będę w bloku B jak coś. Spoko, znajdę cię. Rozbierz się. No dobra. Dobra, ja się rozbieram, nie wiem co będą mi robili, nie chcę wiedzieć. Ty tam kurde, nie ksikaj guziku sobie. Bawi się w remix, DJ. Klawisz? No, drzwi się zacięły. Zarąbista technologia. Musi ręcznie ci otworzyć. No jak? Zobacz, jaki gołodupiec! Ej, banicja będzie na kanał na YouTube'a. No, trzeba zasłonić. Szlaufem dostał. Chłopie, po nerach. O, a ty, dym, u mnie dymy się dzieją. Będziemy się bić? Dawaj, bijemy się. Dawaj mu tego. Lewy prosty, maskę. Przyszedł, pogonił. Harvey za pozdrowienia. Dobra, ja już zrobiłem szybki shower. Ja już szybki shower mam z głowy. Będziemy dymy z jakimś Harvey'em mieli. Zobaczymy. Na pieńku? No już widzę, bo już mnie kurde chcieli mnie bić. O, zobacz, tu golasy jakieś stoją. Pewnie też będziesz zaraz tu stał. A ja? O, widzę cię, idziesz. Właśnie idę na dole, a ty jesteś u góry, dokładnie. Na samym środeczku. A, mogę popatrzeć ze mną. O, patrz, którego wybierasz sobie, kolegę? Ten środkowy. Najlepszy będzie. Tak? O, jakiś idzie szefo. Naczelnik. Największy kozak chyba tutaj. Czemu co się dzieje? Williams, and this is my prison. Any questions? Takie, wiesz, oświadczenie, nie? Publiczne. To niezły Sanchez się go zapytał z wąsem pod nosem. O, to szybko go wyjaśni. Wąsa po wątrobie dostał? Jeszcze jakieś pytania? No, dobrze. Dobra. Go, 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 idziemy. Nie patrzcie się na innych tyłeczki, jak kręcą, tylko do przodu, do przodu. Ciekawe, jak długo tak na golasa będziesz chodził. No, mam nadzieję, że tylko do celi. Ty, a ten co, fakir jakiś? Godzi się z losem. Aha. Nie było pytania. O, tu kolejnym. Zauważyłem, że jak możesz prawie myszy przybliżyć, wiesz? No, faktycznie można, no. Looks like you got yourself a new neighbor. O, nowego dostanę jakiegoś. Kto to taki? Dobra, ja jestem. Już białorosa dostanę. Aha, dobra, ja siedzę już na celi. Łatwo poszło, łatwo poszło. Możesz się ubrać już w końcu. Dobra, ubierzmy się faktycznie. Close up cell 48. Close up 49.
Ale ty, na to wychodzi, będziemy po sąsiedzku. Na to wychodzi, będziemy tym stukali w ścianę. Tak, będziemy morsem się porozumiewali. Ci powiem, że zapowiada się mega ciekawie. Dlatego łapka w górę i dzwoneczek. Obowiązkowo. O. O, jesteśmy już na dziedzińcu. Z powrotem na dziedzińcu. Hey, Leo. No tak jak kozak jakiś stoję. Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. Te pejsy są zarąbiste, zapuszczam mobil. Solano. Kotlety? Kurde. Następny odcinek już będę miał. Trzymam za słowo. A Farel taką brudkę będzie. Jak ten jego. Dobra. Dajcie punkt tej interakcji, prawy myszy. Ja idę pogadać. What's up, guys? You look like you need to work out. Just beef up a little. No, skoro tak uważasz. Especially if you want to survive in here. Yeah. Nie tylko mięśnie. Have you fine gentlemen ever considered that the human body is made up of more than just muscles? Chyba musimy powoli, co? Ja jedną interakcję, ty drugą interakcję. Tyle będzie bardziej tak się lepiej oglądało, moim zdaniem. No ale to wiesz, to tak się nie da czasami, nie? No, chyba tak, ale zobaczymy. Mają podzielną uwagę. Dobra, ja tu na razie odejdę. Nie będę z nimi rozmawiał. O, możesz poćwiczyć. Ja sobie tricepsa zrobię w ten czas, no. Pięknie. 3, ło stary, 4, 5, dawaj do mnie, zrobimy konkurs, kto więcej. Jesteś w innym miejscu, wiesz? Nie, no tam cisnę pompki, czy to nie? Nie, to nie ty. To nie ja. Dawaj, 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 9, dawaj, 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 dawaj. Ach, dycha starczy, starczy. Powiem ci, troszeczkę spompowałem tricka, teraz... Bareczki? Pecki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Dawaj, 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 siedem, no stary, co ty? Street workout, street workout! Dobra, starczy mu. Bo mi koszulkę rozerwie. Tak powiem, nic, gadam z nim, nic się nowego, ciekawego nie dowiedziałem. Tego kwiatu jest poświat. Znajdź punkt interakcji, dobra. No, to trzeba psu ze wszystkimi obgadać, wiesz? A, ja mam iść na boisko, mi wyskoczyło. No i super, no to dawaj na boisko. Dobra, spadaj. Pobiegamy. Tam czegoś go dusi. Pniecie go. Uuu! Tam znasz, u mnie. Aha! Chyba jest ten Harvey. Dobra, ja tu anuluję tą interakcję. A ty nie no, gadaj sobie. Idę zobaczyć, nie no, przestań. A, no tak. What the fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. A to nie jest. That piece of shit better be happy he's on the outside. Ale co z drugiej strony, zobaczyć. A nie, nie mogę. Jedna kamera mnie pociągła tutaj. Do sprawdzenia tej akcji. So it's a win-win situation for me. Ma mordę, co? Nie w tamburę. Chyba ci tą klemę połamie. Naprostuję mi ją chyba, wiesz? Tak jest. Czy ja mogę mu walnąć w łeb? No. Zostałeś to wmieszany. No to ładnie. Ale mnie wrobili. Ale mnie wrobili. Dobra. Leo wysokogarda. Ło! Lewy myszy, lewy myszy, lewy myszy. No to ładne lewy myszy. Miałeś klepać, miałeś go. To ładny lewy myszy! To, żeś kurde się obronił. Come on, motherfucker! Jeszcze raz! Spamuj, lewy! Lewy, prawy! No prawy! No, dobre. Prawy, dobra. Prawy, no, lewy. A, dobra. Bańka! Okej, okay, już czaję! Może w końcu ja się zacznę bronić, ty! Zobaczymy, jak ty będziesz trzymał gardę. Ładnie, ładnie! Ale unik! Piękny knockout! Ale fajne są przejścia, ty! Woo! Woo! Bom! Fronta! No i co? Pach, pach! MMA, pach! Zobacz! Co mu zrobię z mordy tą? Galaretę! Dawaj, lewy, prawy! O! Woo! Ale unik! By ci wjechał piętą, to byś miał z mordy niezły tamburyn! Już się poznaliśmy, widzę. Unik! Patrz! Jak on tego, komando foka.
Ole by ci Superman puncha wcisnął. Patrz. Pyk, pyk. Ładnie, ładnie tutaj się klepią. Jesteśmy. O, przyszła interwencja. Poskładali. We dwoje. My chyba. O, oklepali cię trochę. No. Czy to kolka? Co, albo sraczka. A, żeś mi poskładali, ale byk, ten byczek był taki. No, klemę masz jeszcze prostą. Stay the hell away from me. A się jednak nie polubiliśmy, tak jak myślałem. Bo wiesz, teraz na tle tego całego więzienia wyszedłeś na takiego lapsa, że ktoś ci musiał pomóc. Na to chyba wygląda. Może by, no. I reputation spadło. Czekaj, ja byłem kozakiem tutaj. No właśnie. Ty tu stałeś tego? Jak no, cesarz? Cesarz. A tak. Zobaczymy, co będzie żarty dzisiaj serwowane na obiad. No. Na pewno nic dobrego. Come on, I don't got all day. Lepsze niż u nas w szpitalu ogólnie, nie? Mi się wydaje, że fasolka po brytońsku i carpaccio buraczane. I risotto na drugie. Co myślisz? Carmengullo. 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 Tak, tak. Carmengullo, my favorite. My favorite. Dobra. Ja szukam sobie miejsca, gdzie mogę usiąść. A tutaj idę się... Ty jesteś za mną, tak? Nie, gdzie nie, ty jesteś? Ja dopiero wchodzę. Aha, ty wchodzisz dopiero, dobra. Wiesz, na razie my nie mamy interakcji bezpośredniej, bo już nie lubimy. Więc każdy ma swoją fabułę w tym momencie. Dobra, dobra. Bujaj się. Ja siadam sobie tutaj, do kolegów przeciwnej rasy. A ja idę, użyję siły. O, nie pieprz, dokładnie. Sure looks like it. All right. So what are you gonna do about it, gringo? How about this? Lepę dostał po wątrobę? Szybciutko. Wyjaśniłem ich, no. Będą mi kurde tutaj stali kozaki. Nie wiem, jak mam zjeść. Aha, dobra. Już wiem. Na każdego kozaka zawsze znajdzie się większy kozak. Dokładnie, to jest prawda. Pamiętajcie. Żarcie. Ty masz jabłuszko, widzę. Ty też. O! O, kosa. No. Znowu ten. Ale... Dobra. Czekaj. Muszę bronić, bo mnie kurde zaraz podzierkają. Dobra, pomagam ci. O, a jedna. Wow! Odwet wzięli. No dawaj, dawaj. Ło, latające tace. I tam od razu go tą patelnią na łeb wal, nie? Piekarnik. Babkę ziemniaczaną robić. O, bracie. Jak ten. Oh no. To będzie, wiesz co? Bardzo okay. Ciężko. No to co? No to się cofamy się. Wow, 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 wow! Mi kazał się... Dostał foremką jakąś, czy co to było? Cofam się jeszcze, 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 jeszcze. Patelnią. Patelnię to musisz nie wyrzucać, byś się nią bronił, kurde. No ja cały czas... Też się cofam. Cofam. Garnek! Łap durszlak, chamie! Ty, ale dostałbyś takim garnkiem, to byś kurde tak twardo szedł? Bo no, chyba nie. No jak widać, to był jakiś kozak. No. O stary. Mówiłem, że na każdego cwaniaka znajdzie się większy cwaniak. Nokautują ale ciebie czy mnie? Obu chyba. O, w samą porę. Dobra. O, patrz, kurde. Z policjantami walczą. To jest, są ci. Klawisze. Chyba coś sądzę, że go kurde za... Uuu, bracie! Tutaj to będzie podwójny wyrok. Podwójne dożywocie. Już dożywocie. Ale go spałowali. Sądzę, że go sklepią już do końca. Już nie będziemy z nim mieli problemu. Chyba tak, mi się wydaje, że klawisze sami to... ten problem... Rozwiążą. Wyrwałem chwasta. O, patrz. Pani pielęgniarka. O! Zakochamy się i weźmiemy ślub. O! I hate those things. Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful. Taki, że taki miękki w środku jestem. No. Tak naprawdę twardzi. Zimny jak lód, obojętny jak głaz. Nie no, kotlet fajny tu na tym policzku. Oklep, był oklep. Cudem, żeśmy z życiem uszli w sumie. No tak, zobacz, ty co tam elektryczka grzebiesz w tych... Patrz, śrubokręt, screwdriver'a, będzie... trzeba go skubnąć. No. A ty obok leżysz. Hej. Hej. I'm Leo. Poznajemy się. No i dobrze. Thanks.
A, teraz dziękuję, teraz bo dzięki, wiesz, nie? A wtedy to byłem dupkiem. Tak. Było teraz troszeczkę cieplej, już dzięki, nie? No. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. Zauważ, jakie oni mają ząbki ładne, białe, wszyscy w tym więzieniu. Hollywoodzkie, hollywoodzkie. Hollywoodzkie. Nie to, co u nas. U nas to rozczochrane wszystkie. No. Dziurawe. Ci recydywiści. To zobacz, ja tam byłem pół roku w tym więzieniu i słyszałem, że już mnie kropnąć. To tak się troszeczkę powiem. No, za skórę zaszłeś komuś. Nie będzie lekko. O, uciekamy. Alright, I'll help you. O. No tak, że muszę uciec też, nie? Nie, no ja ci teraz namówiłem, żebyśmy uciekli. Keep your eyes sharp. Yeah. Czyli ja jestem takim bardziej inteligentem. Ty jesteś taki na spokojnie wszystko, a mój to już od razu wiesz. Ogień i działamy, nie? No dobra. Zdobądź narzędzie, a ty musisz mi pomóc. Ja odwracam uwagę pielęgniarki. Spoko. Że tego, że stulejka mnie boli. No to ładnie, żeś się zakradł. Nie powiem, że nie. No dobra. Jeszcze raz. O to chodzi. Nie wiedziałem, gdzie ona jest. Już wiem wszystko. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Dobra, uważaj. Idzie, nurse. Za drzwiami się schowaj. Za drzwi się mam schować. Dobra. Dobra, gitara. Ja tu monitoruję wszystko, spokojnie. A, bo ja mogę do ciebie patrzeć, zapomniałem. No przecież. Dobra, ale... atak, teraz atak. Go, go, go. Lewo. What can I do for you? Tam będzie klawisz z przodu. O, kucnąć sobie. Mogę dostać trochę wody? I got a sore throat. Tam pitolić głupoty z nią musisz, nie bajerę. Sure. Tak. Ona wraca. Nie, dobra, nie wraca. Ja się zdążę się... Dawaj. Gdzie? Dobra, poszedł. Żeby ona mnie nie zobaczyła. Ach, udało się. Okej. Okay. Dalej muszę z nią gadać. Proszę panią, ja jeszcze mam do pani basen, dwie sprawy. Pani basen! Teraz basen, proszę. Gadaj, nie? Gadam. Ty tam skubni te narzędzie. Kurde, jak go obejść? Zbiłem szklankę, że mi spadła. Sru. No nie mam pomysłu. Ty coś musisz zrobić. No. Pukam w okno, to teraz ty. Go! Look what you made me do. Właśnie. Chowaj się, super. Dobra. Ja go cały czas monitoruję, Hama. Ale zrobił wymyk, ty. Jaki unik pod stół, pięknie. Dobra, ja muszę szybko, póki się tamten jeszcze nie połapał, muszę rozpieprzać. Pomóż Leo. Dobra, jest Leo pomożony. Jeszcze nie. Pomogłem Leo. Ten wychodzi. Dobra. Anything else? Jeszcze coś? Czekaj, ja muszę szybko stąd spierdzielić. Gadaj dalej. Boli mnie. Gdzieś się muszę schować za nią. Bo mnie boli, nie? Bo mnie boli. Jaki to rodzaj bólu? Ciężko określić. I can't really place it. I mean, it feels like. Dobra, ja się chowam znowu za drzwi. Już może sobie iść. Dobra. Nie uwierzyła chyba. Taki wałek trochę słaby był. Słabo kłamiesz. No dobra, to powiem, że chciałbym teraz językiem do łokcia dotknąć. Co mi na to poradzi? Jakiś przeszczep? Tak, rozciąganie. Dobra, proszę panią, może pani już sobie stąd iść. Chyba, że teraz możesz atakować drzwi. Zatakuj sobie drzwi teraz. A wrócić do łóżka, czekaj. Znaczy, no... Do łóżka, drzwi. Co ja powiedziałem? Za trzecim dobra, razem. Well done. Good. No to co? Narzędzie mamy. Coś zaczynamy zbierać już. O, wyleczyli nas, zobacz. Co sądzisz? Już będziemy siniaczków nie mamy. Robili podkop, czy będziemy kraty piłowali? Jak myślisz? To bym trzeba pilnik skołować. Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Sądzę, że nas gra poprowadzi, ale to tak... No ale generalnie, jak myślisz? Sądzę, że przez płot będziemy uciekali, wiesz? Najłatwiejsza droga. Ale przez płot, nad płot czy pod płot? Nie no, na... Podkop? Gdzie skąd łopatę ci wezmę? Dłutem wykopię? A no w sumie racja. Łyżką! Łyżką! Tak jak było w moralnych. Tak. Robiłem podkop. Łyżką.
Przez 2 miesiące zupę ręką jadłem. Okej. Okay. Teraz sobie pogadamy tutaj. No, że niby się nie znamy. Ta, z dala od świadków. Zero żadnej interakcji ze sobą. What's your plan? O, no to wiesz jaki mam plan. O. Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Z głupa palisz? No nie wiem właśnie o co chodzi. Come on now. Westchnął. Powie mu, czy mu nie powie? Mi się wydaje, fuck off. Będzie. I appreciate what you did back there. O, ale jesteś świnią niewdzięczną, ty zobacz. No, widzę. Życie... Ale ja chyba nie odpuszczę. Życie mi uratowałeś, pomogłeś mi teraz, kurde, ja ten cham. Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? Dobrze wyjaśniłeś mi. No, szybciutka, kontra z mojej strony. No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. Ja znowu oklep dostaniesz, jak se kurde poradzisz. O. O, zabolało. No. Zabolało. What the fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. Widzę, jesteś mądrzejszy niż ja. No, troszeczkę. Tak na to wychodzi, nie? You don't know shit about me, man. Kinola tego ma. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. A dojechać Harvey'a. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Dobrze, tu nie ma dubbingu polskiego, bo byśmy się posikali ze śmiechu, jak oni by to dubbingowali. Tak. Ty wiesz o tym. dlatego też nie czytamy, nie? No dokładnie. Musimy się wczuć w tą fabułę. Okej. Okay. Moi drodzy. Czytywanko. Jesteśmy teraz na jest celi. Noc. Na celi. Jest noc. Noc na celi. Łódź. Bezsenna noc. Chodzimy, zastanawiamy się. Ścieżkę wydeptuję. A to ty! No to ja. Leo. I przejście. Zaraz tego. Przejście będzie zaraz do ciebie. Do mnie coś powiesz. Czy ścianę? Krew na kratach, czy to rdza? Pst. O? Mówiłem, że z sąsiadami będziemy. Yeah. It's my plan. And I decide what goes down. You got that? Pomogę. Yeah, I got. Whatever you say. Zresztą szybko to się to zmieni. You fucked this up. Chyba tak. Yeah, I get it. So what's your plan? Ale graficznie petarda, co? Gra. Jest kosmos. Tak jakbyśmy film oglądali, nie? Przejścia kamery. Są kosmos. To bezbłędne. O! A way out! Pięknie! To dopiero wszystko się zaczyna. Escape plan, did you? What are you talking about? Of course I did. To takie spojrzenie w przyszłość jest szybkie. Tak, chyba takie spojrzenie w przyszłość, dokładnie. What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, czyli sure. Wiemy, że nam się udało, ale w jaki sposób? Don't forget I saved your ass. Tego dowiecie się z pewnością w kolejnym odcinku. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, dużo łapków, dużo łapków. Im więcej łapek w górę, tym wyżej będzie odcinek pozycjonowany. Trzymajcie się. Cześć!